Jest środa, 1 czerwca, godzina 17. Zapraszam na Wieści Flesza. Dziś wyjątkowo w Dniu Dziecka. Zaczynamy od Dnia Dziecka po biłgorajsku, czyli charytatywnie dla Igi Pawelec. Była świetna zabawa, koncerty, konkursy, loteria, miejsce, o którym marzą wszystkie dzieciaki, a w organizację imprezy zaangażowały się Ochotnicza Straż Pożarna, Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego, Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Biłgorajskiego, firma Model Opakowania, a współorganizatorzy to Biłgorajskie Centrum Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju. Wielki rodzinny piknik, impreza dla najmłodszych czy Dzień Dziecka po biłgorajsku. Jakkolwiek nazwalibyśmy wydarzenie, które miało miejsce w niedzielne popołudnie na placu przed Biłgorajskim Centrum Kultury, to na pierwszy rzut oka widać, że jego organizacja nie trwała kilka dni, wymagała zaangażowania. Już w lutym pojawił się pomysł na jego organizację. Naprawdę od 2 miesięcy już działamy, organizujemy, zbieramy fanty, rzeczy, sponsorów, żeby to wszystko wyglądało tak, jak to w tej chwili jest. Jest kupa naprawdę spraw do ogarnięcia. Dodatkowo jeszcze współistniejącą imprezą do tej był rajd rowerowy, który był rana. Od 10 to się odbyło do 13. Dodatkowo jeszcze był organizowany konkurs plastyczny Mój Wymarzony Świat. I teraz dzisiaj będzie finał tego konkursu. Dzisiaj będzie rozstrzygnięcie i będzie wręczenie bardzo cennych nagród. Muszę uciekać, bo jest loteria fantowa, jestem zaangażowany. A zaangażowanie firm, wielu wolontariuszy w finale daje świetną zabawę dla najmłodszych. Z loterią fantową, gdzie można było wygrać na przykład rower, z konkursami, z wymarzonymi nagrodami, z wieloma darmowymi atrakcjami dla najmłodszych. Do tego jeszcze świetna pogoda i to już w sumie gotowa recepta na udaną imprezę. No generalnie w firmie uznajemy zasadę, że jeżeli jest potrzeba i niesienie pomocy, to po prostu robimy to. Naprawdę w modelu pracują ludzie, którzy mają wielkie, otwarte serca, wszyscy zaangażowali się całym sobą. Tym bardziej jeszcze, że Basia pracuje z nami na co dzień, także chcemy jej pomóc jak najbardziej. Basia, czyli Barbara Pawelec, mama małej Igi, dziewczynki chorej na padaczkę lekooporną, na rzecz której zorganizowano Dzień Dziecka po biłgorajsku. Dziewczynka potrzebuje pieniędzy, by wyjechać na leczenie i rehabilitację do Monachium. Niesamowite jest, że tyle osób nam pomaga. Jesteśmy naprawdę, mimo tych wszystkich trudnych przeciwności losu, naprawdę szczęśliwi, że tyle osób z nami jest i dzisiaj też. Naprawdę. Czy już możemy zdradzić termin wyjazdu, który się zbliża i który jest już realny? Realny termin to jest 27 czerwca. W tym dniu mamy już być na miejscu, w klinice, na badaniach i na leczeniu. Także już wiemy, kiedy zbliża się jak najszybciej ten dzień. A to jest niecierpliwość, radość, no to jakie to emocje związane z tym wyjazdem? Na pewno przerażenie, boimy się bardzo, aż dostałam gęsiej skórki w tej chwili, ale bardzo chcemy, bo tak jak wiecie Państwo, codziennie są te ataki, kiedy patrzymy na nie, to już po prostu nie możemy się doczekać, kiedy nadejdzie ten dzień. Data wyjazdu jest już pewna. Pewne jest prawie to, że udało się zebrać potrzebną kwotę 160 tysięcy złotych, z czego w niedzielę podczas Dnia Dziecka dzięki biłgorajanom leczenie i rehabilitacja małej Igi zostały wsparte kwotą około 20 tysięcy złotych. Ta niedziela to była dobra zabawa dla najmłodszych, ale też pozytywny dla nich przekaz, że warto pomagać. Mama dobrze wie, mama mówi, że cały wielki świat jest. Scena letnia BCK to występy młodych artystów z Młodzieżowego Domu Kultury. Licytacja prowadzona przez Katarzynę Kowal i Dawida Szymaniuka ze Zwierzyńca. Też występy zespołów Biłgorajskiego Centrum Kultury. Bardzo się cieszymy, że powstała taka duża impreza i jest kilku organizatorów, współorganizatorów i cała inicjatywa jest akurat przy Biłgorajskim Centrum Kultury, które nas bardzo cieszy, ponieważ widzimy, co się dzieje i mamy nadzieję, że będzie to cykliczne i będzie to co roku i będzie impreza się rozrastać. O nadziei, że to będzie impreza cykliczna, mówią też inni organizatorzy Biłgorajskiego Dnia Dziecka. A
chcemy promować działania, w których będą brały udział całe rodziny, żebyśmy razem spędzali czas, a przy okazji, jak zwykle, ta nasze działania wiążą się z pomocą charytatywną dla potrzebujących. Wszyscy współorganizatorzy imprezy mówią też zgodnie, że nie brakuje im zapału, pomysłów i nikogo nie trzeba spośród nich namawiać do pracy w ramach wolontariatu. Nikogo nie trzeba absolutnie namawiać, wszyscy robią to z głębi serca, z pełnym zaangażowaniem. I czujemy się potrzebni po prostu, kochamy to robić. Raz jeszcze najlepsze życzenia dla wszystkich dzieci z okazji ich święta, a życzeń nie zabrakło również w sobotnie popołudnie na scenie letniej Biłgarskiego Centrum Kultury. Odbył się bowiem wtedy uroczysty koncert z okazji 25. urodzin Biłgarskiej Kapeli Podwórkowej Wygi Busy, która przez ćwierć wieku istnienia koncertowała ponad 1000 razy, a jedynym, który nie opuścił żadnego występu, jest jej założyciel Jan Szymaniak. Jubilatom podczas koncertu towarzyszyli koledzy z 3 kapel podwórkowych, w tym tzw. Old Boye, czyli pierwszy skład Wygi Busów. Profesor, czas między baby, tak się gra. Żyje, 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 jak ta banda pięknie gra. Ej, kolejna bomba w domy, ten duży ego. Mały bomby duży raz i czynelik raz po raz. Ta banda, we dwoje pięknie gra. Jubileusz kapeli podwórkowej Wygi Busy połączony był ze świętem wszystkich ulicznych i podwórkowych kapel. W tym roku miał wyjątkową oprawę, bo i święto 25-lecia obchodzi się przecież tylko raz w życiu. Plac przed Biłgarskim Centrum Kultury wypełnił się wielbicielami i fanami. Witamy po prostu wszystkich fanów tego ulicznego muzykowania. To muzykowanie ma wieloletnią tradycję. Ona sięga do czasów jeszcze przedwojennych. Wszystko zaczęło się we Lwowie i do tej pory na ulicach Lwowa można jeszcze spotkać zgodnie z tradycyjną nazwą batiarów. W Warszawie można spotkać cwaniaków. W Krakowie czy Łodzi zgodnie z tą tradycyjną nazwą można spotkać andrusów. A w Biłgoraju można spotkać, Państwo nam pomogą, wiedzą, Wygi Busów oczywiście. Od 25 lat można ich spotkać na ulicy, na estradzie. Są z nami na szczęście. W ciągu 25 lat istnienia w składzie kapeli Wygi Busy grało w sumie 45 osób, a Wygi Busy założył Jan Szymaniak wiosną 1991 roku. W ciągu ćwierć wieku kapela występowała ponad 1000 razy i jest laureatką wielu czołowych nagród na krajowych festiwalach. Podczas jubileuszu specjalnie dla gości zagrali i zaśpiewali Old Boye, czyli pierwszy skład kapeli. Wśród 7 muzyków był i Stanisław Wołowski, który zdradził okoliczności powstania nazwy kapeli. Którzy się nazywają? Nazwali Centusie, pochodzili z Krakowa i taki pan Antoś, gdy usłyszał, jak taki młody chłopaczek na nasze dźwięki zareagował, ale Wygi Busy, na spotkaniu, na takim właśnie po imprezie, mówi: chłopaki, może by was nazwać Wygi Busy. Tak to stało. Tak się przyjęło i trwa już 25 lat. Tak jest. Zapraszamy na kilka utworów w wykonaniu Old Boye kapeli Wygi Busy. Obiecałaś mi na pewno, że zostaniesz mą królewną, królewną z mego snu. Podczas jubileuszu dla publiczności i Wygi Busów zagrali również zaproszeni goście, kapela podwórkowa Stach z Werbkowic. Niech się pospieszy, to nawet bardzo dobra myśl. I kapela Zwierzyniecka. Słyszymy tu i tam, że już nic nie wpada w ucho nam. Nudzi mnie i smutny jest, nudzi płaczący śmiech. Tu wciąż to samo masz wsiako, więc mam dać mi góro. Za to na zwierzyńcu życie brę, tango
zatańczyć chcę. Tango jest najpiękniejszy tango. Biłgarajska kapela podwórkowa koncertowała w wielu miastach w całej Polsce, w tych większych, Łodzi, Krakowie czy Warszawie, a także małych, zdobywając bardzo często czołowe miejsca w przeglądach, np. Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych i Ulicznych w Skoczowie i Biłgoraju. Tego dnia nie mogło zabraknąć życzeń i wspomnień. List gratulacyjny do Wygibusu wystosował m.in. marszałek województwa lubelskiego i starosta biłgarajski, a życzenia składali wiceburmistrz Biłgoraja i wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz wójt gminy Biłgoraj i zaprzyjaźnieni z kapelą przedstawiciele świata kultury czy biznesu. Szukałem szczęścia po świecie, gdy było mi bardzo źle. Czas płynął jako na rzece, wśród tłumu ujrzałem cię. Kuliłem mocno do siebie, poczułem smak twoich ust. Szeptałem, że bardzo kocham, że nie zostawię cię już. To co w życiu się kiedyś kochało, dziś po nocach nam ciągle się śni. Tylko jedno w pamięci zostało, to wspomnienia z minionych dni. Gdy sny nasze marzenia i plany już nie wrócą zgodne te dni. Co się stało z tą naszą miłością, może teraz odporysz i ty. Kolejnych tak udanych 25 lat oczywiście redakcyjnie życzymy, a teraz w wieściach powiemy o ostatniej sesji Rady Powiatu, która była sesją absolutoryjną. Radni powiatu większością głosów przyznali zarządowi powiatu absolutorium, tym samym pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu za rok 2015. Budżet na rok 2015 został wykonany w kwocie ponad 97 milionów złotych i to jest 99,4% planu. Wydatki wynosiły prawie 93 miliony złotych i to stanowi 93% zakładanego planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła 4 miliony 629 tysięcy złotych i jak tłumaczył starosta, powstała w wyniku racjonalnego gospodarowania budżetem w 2015 roku i oszczędnościami poprzetargowymi. Nadwyżka budżetowa w całości natomiast została przeznaczona na inwestycje, m.in. na budowę mostu w Wisklakach. Przeznaczone zostały 1 milion złotych na boisko w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Przeznaczono kwotę 1 milion 800 tysięcy na boisko w Regionalnym Centrum, jak już mówiłem, 500 tysięcy i modernizację budynków z zakresu dostosowania budynków po byłym kolegium UMC dla dzieci i młodzieży, dla szkoły, dla osób niepełnosprawnych, gdzie przeznaczyliśmy kwotę 500 tysięcy złotych. Powiat na zadania inwestycyjne i remontowe w 2015 roku wydał ponad 16,5 miliona złotych. Najważniejsze zadania z zakresu drogownictwa to m.in. przebudowa drogi Biłgoraj-Wolaniny-Żelebsko o długości 18 km. To też przebudowa wspólnie z samorządem miejskim ulic Moniuszki Leśnej, Łąkowej czy Żurawinowej. W sumie, jak podsumował starosta, samorząd powiatu w 2015 roku wybudował 45 km dróg. Skorzystał też ze wszystkich możliwych programów dofinansowujących infrastrukturę drogową. Otwarci jesteśmy na współpracę ze wszystkimi samorządami. Nikomu nie odmówiliśmy tej współpracy czy zaangażowania naszych środków do wspólnej realizacji zadań, a szczególnie chwalimy sobie tutaj współpracę z panem burmistrzem Januszem Rosłanem. Ja stawiam go za wzór jako dobrego samorządowca, dobrego sąsiada, a wybitnego partnera do współpracy. No, zrealizowaliśmy tutaj zadania z zakresu infrastruktury sportowej, boisko w Regionalnym Centrum Edukacji. Jeżeli chodzi, poprawiliśmy też warunki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. Wzrost wynagrodzenia, co jest ważne, istotne dla pracowników zatrudnionych w sferze samorządowej w powiecie biłgorajskim, wynosił niecałe 2%, 1,99%. Takie są te najważniejsze wskaźniki. No, szkoda, że był to rok, gdzie jeszcze nie rozpoczęto realizacji nowych projektów z drugiego okresu planowania.
14-20. Zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku to prawie 17 milionów złotych. Starosta zaznaczył, że dług to wciąż konsekwencja przejęcia długu po byłym SPZOZie. Wykonanie budżetu w minionym roku pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Powiatu. W głosowaniu 14 radnych było za, 7 wstrzymało się od głosu, tym samym zarząd powiatu otrzymał absolutorium. Panie Przewodniczący Wysoka Rada, w imieniu Zarządu bardzo serdecznie dziękuję za udzielone absolutorium, dziękuję za obiektywną ocenę naszej pracy i chcę tutaj powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, by ta realizacja zadań, którą wykonuje zarząd, była jeszcze lepsza, żeby nie było takiej sytuacji, że część osób wstrzymuje się od głosowania. Dziękuję bardzo. Kolejna sesja absolutoryjna dopiero za rok, a ten rok w całej Polsce przebiega pod hasłem obchodów 1050. rocznicy chrztu. Historycy są zgodni, że wydarzenie to radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, państwa i kościoła. Kulminacja obchodów chrztu w Biłgoraju przypadnie w lipcu, wtedy też na Placu Wolności biskup Marian Rojek odprawi mszę świętą w intencji ojczyzny, a w ten poniedziałek w szkołach odbywały się konferencje poświęcone przyjęciu chrztu przez Mieszka I. Obie konferencje rozpoczęły się o tej samej godzinie. Ta w auli franciszkańskiej skierowana była do starszej młodzieży, natomiast druga do gimnazjalistów. Obie zorganizowano w ramach obchodów rocznicy Chrztu Polski. Tematy wykładu związane były z wydarzeniami na ziemi biłgorajskiej w różnych okresach historycznych. Profesor Jacek Hachaj będzie mówił o powstawaniu i tutaj struktur kościelnych na naszym terenie. Piotr Flor będzie mówił o zakonie, jaki tutaj powstał franciszkanów, który kształtował tą społeczność tutaj podbiłgorajską, po ludzie biłgorajsko i wpływ tego zakonu na naszą kulturę, historię, tradycję. No i będzie wyświetlany film o księdzu Janie Mrozie, który tu kilkadziesiąt lat przebywał i też tworzył historię tej parafii, tej społeczności tutaj lokalnej. Stanisław Schodziński podkreślał, że chrzest Polski miał nie tylko wymiar religijny, ale i narodowy, społeczny, bo w ten sposób rodziło się nasze państwo. Dlatego ważne, aby o tym pamiętać i przybliżać wydarzenia sprzed setek lat, zwłaszcza młodzieży. Rocznica jest taką inspiracją do kształtowania i wychowania naszej młodzieży i społeczności, żebyśmy pamiętali o naszej historii, bo gdzie nie spotkamy się z naszą historią, tradycją, kulturą, wszędzie zaczęło się od chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo stworzyło nasze szkoły, naszą gospodarkę budowało, różne manufaktury. Także ta cała cywilizacja przyszła tam z zachodu, z chrześcijaństwa i na etapie rozwoju gospodarczego. W gimnazjum nr 2 imienia Stefana Batorego Marian Kurzyna mówił o genezie i skutkach chrztu Polski oraz o kościołach i zabytkach sakralnych na naszej ziemi. Tomasz Bordzan z Muzeum Biłgorajskiego mówił z kolei o kapliczkach i krzyżach przydrożnych, a Andrzej Czacharowski o Puszczy Solskiej jako sanktuarium świętej Marii Magdaleny. Organizatorami konferencji były Biłgorajski Zespół Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Pawła II w Biłgoraju oraz Gimnazjum nr 2 imienia Stefana Batorego. Na zakończenie tych wieści flash krótka relacja o Dniu Patrona, który odbywał się w Szkole Podstawowej nr 1. Musicie stale się rozwijać w wierze, miłości i życzliwości do drugiego człowieka, by stać się ludźmi pokroju prymasa Wyszyńskiego, powiedział ksiądz Krzysztof Maj do wszystkich uczestników uroczystej mszy świętej, która zapoczątkowała obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 1, noszącej imię tego wielkiego Polaka. Szkoła Podstawowa nr 1 swojego patrona, kardynała Stefana Wyszyńskiego, wybrała w 2001 roku. Wtedy też przypadała setna rocznica urodzin i 20. rocznica śmierci kardynała Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński był wybitną postacią nie tylko kościoła rzymskokatolickiego, ale także wielkim Polakiem, którego życie, działalność i twórczość miały wielki wpływ na polską historię, kulturę i myśl społeczno-polityczną XX wieku. 31 maja w poniedziałek społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 obchodziła Dzień Patrona. Podczas uroczystości ksiądz Krzysztof Maj mówił do zgromadzonych młodych ludzi. Kardynał Wyszyński każdego dnia rozwijali naszą wiarę, troszczyli się o nią i byli dumni z tego, że należymy do Chrystusowego Kościoła, który na ziemiach polskich trwa już od ponad 1000 lat.
Wieści Flash dostępne oczywiście na naszym Facebooku, a ja już dziś zapraszam na główne wydanie Wieści Biłgorajskich, to oczywiście w sobotnie popołudnie. W imieniu Joanny Wyrostek. Do zobaczenia.